Your destiny is here. Jak to się stało, że w zemście Sithów Palpatine zdołał w ciągu dosłownie kilku sekund, w dodatku jakby bez większego wysiłku, pokonać trzech mistrzów Jedi? Rycerzy, którzy byli przecież członkami Rady Zakonu i jednymi z jego najlepszych wojowników. Choć Imperator zawsze przedstawiany był jako jeden z najpotężniejszych Sithów w historii, nawet w jego przypadku taki wyczyn rodzi pytania o to, jak zdołał tego dokonać. I są to pytania jak najbardziej zasadne, bo chociaż film dał nam wskazówki co do sekretu kryjącego się za tak szybkim zwycięstwem Palpatina, to nie da się ich odczytać bez znajomości gwiezdnowojennych książek i encyklopedii. Na szczęście od tego macie mnie, zatem pozwólcie, że przejdę już do rzeczy i wyjaśnię wam tajemnicę sukcesu Sidiousa w tej walce. Pierwsza rzecz, być może najważniejsza, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę w tej scenie, to pamiętny okrzyk, który wydaje z siebie Palpatine tuż przed pierwszym ciosem. Okrzyk ten nie znalazł się tutaj przypadkowo i nawiązuje on do umiejętności wielokrotnie pojawiającej się w wielu gwiezdnowojennych książkach czy komiksach. Mianowicie chodzi o tak zwany krzyk mocy, zdolność, z której na przestrzeni wielu tysięcy lat korzystali tylko najlepsi z mrocznych lordów. Jest on tak naprawdę połączeniem kilku różnych umiejętności, a jego działanie szerzej opiszę wam przy pomocy kompletnej encyklopedii Star Wars oraz książki Book of Sith. Krzyk mocy to jedna z najpotężniejszych technik nauczanych przez Sithów. Przypominająca nieco stymulację bojową z użyciem wspomagających refleks substancji czy bojowy okrzyk Wookich, który wyzwalał w tych istotach dodatkowe pokłady siły. W przypadku użytkowników ciemnej strony mocy, takowy krzyk wiązał się z uwolnieniem potężnej mrocznej energii, dzięki której przez krótki czas stawali się jeszcze potężniejsi niż zazwyczaj. Metoda ta polegała na całkowitym skupieniu w sobie swojej nienawiści i strachu, aż do momentu, w którym nagromadzenie tych emocji będzie musiało znaleźć ujście. Można to przyrównać do rozgrzanego do czerwoności pieca w sercu Sitha, którego eksplozja wysyła potężne fale w mocy, mogące wyzwolić w przeciwniku strach i znacząco osłabić jego zdolności defensywne, a nawet doprowadzić do paraliżu. Krzyk mocy Palpatina zaskoczył zatem jego przeciwników i na samym starcie dał mu trwającą krótki czas przewagę. Sae Sithin i Agen Kolar, którzy zginęli z ręki Sitha jako pierwsi, sprawiali wrażenie niemalże sparaliżowanych, a obrona Kita Fisto, który zginął następny, również wyglądała na osłabioną i taką dość nieporadną. Co istotne, cała trójka jeszcze przed wejściem do komnat Palpatina odczuwała strach, co tylko ułatwiło sprawę Sithowi. W książkowej adaptacji trzeciego epizodu sagi, Agen Kolar liczył na to, że w grupie mającej dokonać aresztowania znajdzie się również Anakin. Natomiast Kit Fisto podkreślał, że czułby się spokojniejszy, gdyby towarzyszył im też Yoda. To pokazuje, że nie byli oni przekonani, czy podołają powierzonemu im zadaniu. Jedynym, który zachowywał spokój i pełną wiarę w swoje umiejętności, był Mace Windu. Więc nie jest przypadkiem, że to właśnie on sprawił Palpatinowi największe trudności w walce. Musimy też pamiętać, że większość rycerzy z tego okresu, nawet mistrzów, nigdy w życiu nie miała okazji mierzyć się z Lordem Sithów. Oczywiście posiadali oni wiedzę na temat umiejętności mrocznych lordów, ale nigdy nie mieli okazji się z nimi skonfrontować. By obronić się przed działaniem krzyku mocy, należało być na to zwyczajnie przygotowanym i wytrenowanym w sztuce kontrowania tej zdolności. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i czy zdawaliście sobie sprawę ze znaczenia okrzyku, jaki przed walką wydał z siebie Palpatine. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu.
Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.